5 maja 1994 roku zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generał Andrii Chomicz, przekazał polskim władzom listę 3435 nazwisk więźniów zamordowanych na terenie Ukrainy. Zapachniało wiosną na nieludzkiej ziemi, kiedy im piasek w usta, zmęczone szeptaniem ostatniej modlitwy, pod ostatnim niebem, nie czekaj, nie wrócę. Piach w oczy zastygłe nadzieją, że nie zginie pamięć, póki my. Sowieci dołożyli wiele starań, by zbrodnia ta nigdy nie została ujawniona.